Już jesteśmy na żywo. Ja poszukam tutaj, gdzie mogę udostępnić transmisję. Jak się pokaże, to ty też będziesz mogła udostępnić. Jeszcze chwileczkę, bo się nie pokazuje. Czasami wolniej po prostu ten internet idzie, nie? O, jest już na stronie, widzę. To już za chwileczkę ja puszczę na moim profilu, bo już znalazłam naszą rozmowę. Tak, Ewoniu, ja już udostępniłam. Dobrze, Mamy to teraz Wojusa. ja, tak? Tak, ty sobie udostępnij, ja jeszcze puszczę do grupy, jeszcze puszczę tam na te niemieckie do siebie i do relacji. Bo Jak wiesz co, masz nie mam jaką? w relacji udostępnij. Jest. Pierwszy jest, jak klikniesz przyciskiem lewym publicznie. Czyli na twoim profilu pójdzie, a druga opcja jest udostępnić swojej relacji. Nie ma u ciebie? To może weź udostępnij u siebie i wejdź na swój profil. Być może dopiero z twojego profilu możesz udostępnić w relacji i wtedy na Makarenę będzie wygodniej. Tak myślę. Otwórz, jak udostępnisz, nie? To wejdź Udostępnij na na. stronie. To wejdź na Makarenie. O, ty już. Nie, ty udostępniłaś na mojej stronie. Nie. Udostępnij publicznie, proszę. Czyli u siebie. Kliknij samo udostępnij. Dobra, u siebie na profilu też. Nie. Tak, ale jak udostępniłaś teraz, to przejdź teraz dopiero, jak udostępniłaś na swój profil. Okej, i teraz udostępniam na swoim profilu, udostępnij na stronie. Na stronie i publicznie w relacji powinno być. Jak już jesteś na Właśnie, swoim właśnie nie profilu, mam tego w relacji, wiesz? ale jesteś na swoim profilu? Tak, jestem teraz na swoim profilu. I nie ma w relacji? No właśnie nie mam w relacji. No nic, to może dlatego, że ja prowadzę, mam taką opcję. Nie wiem, no u mnie tak jest. Dobrze, to tam daj w międzyczasie na Makarenę, a ja. Jeszcze do grup sobie tam puszczę dalej, bo mam troszkę tych grup. Zobacz, nie wiem, czy ty należysz do jakiejś grupy, do której byś chciała puścić tą relację, żeby sobie może ludzie obejrzeli. Może masz jakąś zaprzyjaźnioną grupę. Mamy jeszcze 3 minutki do rozpoczęcia naszego spotkania. A więc możemy na spokojnie sobie zrobić. Nie wychodzi, Ewuniu? Właśnie nie wiem, jak to tam. Okej, to być może później i się udostępni, jeżeli Dobra. nie ma takiej opcji. Mamy 3 osoby, mamy 3 minuty. Tymczasem witamy serdecznie te 3 osoby, które są z nami. Jeszcze mamy 3 minutki i przepraszamy, że tak sobie tu o udostępnianiu. No, ponieważ jak każdy w życiu wszystkiego się uczymy. Ja też się uczę, Ewa się uczy, więc sobie. Buszujemy z udostępnianiem, żeby ten ważny, bardzo ważny na dziś temat SOS na stres, to jest stres, wiadomo, jest przyczyną praktycznie i chorób, i nie tylko, nie? Także ja jeszcze sobie zobaczę, Ewoniu, chwilkę, gdzie ja mogę jeszcze udostępnić. Co by nas dużo ludzi zobaczyło? Bo tak jak mówię, takie cudowne rzeczy. Mamy już 5 osób na żywo.
jeszcze mamy 2 minutki, bo chciałam zacząć raz minutę wcześniej, to Leszek właśnie powiedział, o, jeszcze 18 nie ma, poczekamy. No to poczekałam. Znalazła się w Uniu tą opcję? Wiesz co, nie wiem, co tutaj zrobić. Bo mówię, pierwszy jest udostępnij w relacji. Nie mam takiego czegoś, wiesz? Aha, nie masz takiego. A to nie wiem, dlaczego nie. A ty masz system operacyjny Windows? Tak. Okej. Dobrze, to później się zorientuję. Jasne, jasne. To jest 59, więc na spokojnie będziemy mogły zaraz zacząć, bo jak ludzie wiedzą, wiesz, że jest... Stefanek już zareagował na nasz film. Witaj, Stefanek. Okej. A więc już jest 59, więc możemy spokojnie, Ewuniu, zaczynać. Także witam Ciebie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. O, Stefciu pisze witajcie, Rafał pisze witaj serdecznie, witajcie, witajcie, witajcie ciepło i miło. I jeszcze raz Ciebie, Ewuniu, witam i bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i że zechcesz opowiedzieć o trochę swojej historii i takim ważnym temacie na dziś, jakim jest stres. No i wybaczanie, to są dwie rzeczy, wiesz, one są nierozłączne tak naprawdę. Niewybaczenie podkręca według mnie, tak nazwę to, ten stres i nawzajem, nie? Także oddaję Ci, kochana Ewuniu, głos i powiedz coś o sobie. Ja jeszcze powiem, że poznałam Ciebie w Makarenie. To był rok bodajże 2010, na wczasach z regresingiem. I tam jesteś właścicielką tego magicznego miejsca. I nie wiem, czy pierwszy raz, chyba za drugim razem przywiozłam Ci te małpki. Może je masz jeszcze w tym swoim, w tym swoim cudownym miejscu, w tym aneksiku. Te wesołe małpki, żebyś mnie pamiętała jak tą wesołą małpkę. No i oddaję Ci głos. I witam serdecznie jeszcze Małgorzata Masala Gdybek. Dzień dobry Pani Ewuniu. To do Ciebie, Ewuniu. Bardzo się cieszę i dziękuję. Witam Cię, Zosiu, i dziękuję Tobie za zaproszenie. Witam naszych słuchaczy, widzów, telewidzów. Bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę opowiedzieć o czymś, co mi w moim życiu no, zmieniło wszystko, jakby dało drugie życie po prostu. Spotkałam, właściwie całe swoje życie poszukiwałam pomocy dla siebie. Tak to się ułożyło, że miałam no, bardzo poważne problemy dolegliwości zdrowotne. Właściwie już od 16 roku życia. No i to mnie skłaniało do tego, żeby poszukać jakichś rozwiązań. Ziołolecznictwo, medycyna tradycyjna, rebirthing, regressing. Ja u Leszka Żądło już byłam w 1995 roku. Metoda Silwy. No, przeróżne, naprawdę w tamtym czasie, cokolwiek się pojawiło na rynku, z czego mogłam skorzystać, to skorzystałam. Ale niestety te efekty nie były dla mnie zadowalające, ponieważ ja miałam takie niegojące się ranki na twarzy. To dla kobiety. Kobiety będą wiedziały. Po prostu domyślą się, jakie to jest uczucie. To jest nie do opisania. Tak? To jest taka tendencja do chowania się. To jest tendencja do no, po prostu nie podejmowania w ogóle wyzwań. Takie wycofanie, tak? Także moje życie tak napisał Nathalen Branden chyba, że to jest takie życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym, czyli jazda samochodem przy zaciągniętym hamulcu ręcznym. To jest może ta metafora
pomoże zrozumieć, jak się toczyło moje życie. I właściwie, Louis, ja wiem, że ty, Zosiu, też dla ciebie przełomem był spotkanie, przeczytanie książki Louisy Hay, Ty możesz uzdrowić swoje życie. I dla mnie też ta książka była jednym z przełomów. Właściwie takim, ja ją traktowałam jako taką naprawdę fundamentalną. Potem spotkałam Tadeusza Niewińskiego z jego kursami. Przywiózł z Kanady wiedzę na temat rozwoju osobistego, także też uczestniczyłam w jego diamentowym ja, w jego kursach liderów. Uczestniczyłam w kursie, w klubie, słuchajcie Państwo, klubie, który uczył przemawiania publicznego. Bo tam chciałam, bo przemawianie publiczne bardzo pomaga podnieść samoocenę, poczucie własnej wartości, pomaga po prostu radzić sobie z tremą, z odwagą, z pewnością siebie i tam nabierałam tego, ale moja sytuacja zdrowotna się nie zmieniała. Kupowałam kolejne książki, miałam ich dosyć sporo z rozwoju osobistego, prawo przyciągania, także no najróżniejsze, jakie tylko były na rynku. Do tego stopnia, że obraziłam się na książki. Po prostu miałam poczucie, że je wszystkie spalę, a autorów, no to nie wiem, rozprawię się z nimi w jakiś taki sposób, no... Nieznany jeszcze dotąd przeze mnie, taki niekonwencjonalny. Po prostu naprawdę wezbrała we mnie złość i takie rozczarowanie, po prostu rozczarowanie i zawiedzenie, że to wszystko jest nieprawda, że to wszystko jest no, jakieś takie oszukańcze nawet. I zrobiłam sobie wewnętrzny zakaz. Nie wolno mi wejść do księgarni i nie kupuję już żadnej książki. Koniec, kropka. I to się stało gdzieś, to się stało dokładnie w 2003 roku, po latach poszukiwań, bo przecież mówiłam, że Louise Hay czytałam w 95. I w 2000, także te poszukiwania trwały, no i w 2003 roku, gdzieś koło jeszcze we wrześniu robiłam bardzo poważny proces wybaczania swoim rodzicom, pamiętam w kwietniu i we wrześniu i od tego momentu chyba no, od października takie postanowienie, zakaz kupowania, zakaz czytania, ale był grudzień. No i mój umysł wymyślił, żeby obejść tą umowę prywatną, moją, osobistą. Słuchajcie, do tamtej pory nie kupowałam mojemu mężowi i synowi książek na Gwiazdora. Ale w tym roku właśnie, po tym moim zakazie, stwierdziłam, że ja nie wejdę do księgarni po książkę dla siebie, tylko na prezenty gwiazdkowe. Jakież było moje zdziwienie, kiedy to była księgarnia, ja wtedy byłam w Poznaniu, to była zaprzyjaźniona księgarnia, prowadziła ją koleżanka, z którą też się spotykałyśmy na różnych kursach, ona sprowadzała Ewę Foley do swojej księgarni, sprzedawała jej książki najróżniejsze, no i weszłam do tej księgarni po prezenty na święta. Przy jakim regale stanęłam? Przy regale, no od podłogi do sufitu, psychologia. Wzięłam do ręki, zainteresowało mnie nie autor, tylko tytuł książki, Radykalne wybaczanie. No i wzięłam ją do ręki i kartka po kartce wertuję. Okazało się, że to wertowanie kartki trwało 1,5 godziny. Ja tak gdzieś po godzinie już, ponieważ koleżanka zaczęła mi się tak przyglądać,
A ja mówię, wiesz co, ja przepraszam ciebie, ale ja mam wewnętrzny, osobisty zakaz kupowania jakichkolwiek książek, ponieważ obraziłam się na wszystkie książki świata i nie mam zamiaru nic kupować. Ale wszystko wskazuje na to, że ja będę zmuszona kupić tą książkę. No i tak też się stało. Wyszłam z księgarni, no to ominęłam tą swoją umowę, po prostu ją musiałam negocjować na nowo i napisać aneks do umowy, że to był tylko chwilowy zakaz obrażenia się na książki. Przeczytałam Colina Tippinga, Radykalne wybaczanie jednym tchem. Tam był kontakt do, szukałam, ponieważ ja nie znam angielskiego i tylko dlatego nie zadzwoniłam do Colina. I znalazłam kontakt przez Irenę Polkowską-Rutenberg, chciałam nawiązać kontakt z Ireną Polkowską-Rutenberg, która wprowadziła właśnie dzięki Irence mamy książkę Radykalnego Wybaczania w Polsce i do niej próbowałam się dostać. Ona była wtedy w Stanach, więc też się obraziłam na nią, tak, że jest w Stanach, że ja nie mam z nią kontaktu, ale to wszystko się zmieniło, to był grudzień. No i już w ciągu roku następnego już brałam udział w warsztatach, już brałam udział w ceremoniach radykalnego wybaczenia i już wiedziałam, jaką drogę obieram, że obieram drogę terapeuty, trenera rozwoju osobistego. Miałam już fakultety ku temu, ale jeszcze jakby nie było tej kropki nad i. Bo ja z Tadeuszem Niwińskim jakby rozpatrywałam prawa umysłu. Zrobiłam instruktora terapii tańcem, czyli pracy z ciałem, ale brakowało mi tego puzzla duchowości. I właśnie Colin Tipping z tą swoją książką Radykalne Wybaczanie wprowadził mnie bardzo sensownie, mocno stąpając po ziemi, w duchowość, bo to jest też sztuka używać duchowość, będąc uziemionym. Bo sięgać do duchowości można, ale czasami robimy to gdzieś tam bez uziemienia, więc Colin Tipping, Radykalne Wybaczanie, robi to naprawdę z głową, z sensem i tak jak należy. No to super. To teraz to, Ewuniu, przejdziemy do tego stresu, tak? Tematem. Czy chciałabyś coś dopowiedzieć? Tak. No właśnie, ten SOS na stres, tak? No, stres towarzyszy człowiekowi praktycznie, no, towarzyszy nam stres, no to jest stres dnia codziennego, stres jakiś sytuacyjny, tak? No i taka jest nasza natura, że przeżywamy stres, tak? Czyli jest, jeżeli to jest chwilowa, jest jakaś sytuacja, jest mobilizacja organizmu, czyli stres, reakcja organizmu na to, żeby z tej sytuacji wyjść. Ona się kończy, nasze emocje się już jakby rozładowały, nie ma już napięcia i była sytuacja, był stres i się wszystko skończyło i jest wszystko okej i żyjemy sobie dalej. Natomiast jeżeli stres się utrzymuje, napięcie w ciele emocjonalnie się wracają nam jakieś wspomnienia. Emocjonalne napięcie się utrzymuje, to znaczy, że mamy do czynienia ze stresem permanentnym, który niszczy, i pod tym stresem kryją się emocje niezałatwione, niewyrażone, a pod niewyrażonymi emocjami kryją się niezaspokojone potrzeby. A więc i podobnie jest, dlaczego połączenie stresu z wybaczeniem? Ponieważ wybaczenie, pod wybaczaniem kryje się żal do kogoś, kto nie zaspokoił naszej potrzeby. Rosną z tego wyniku, w związku z tym pojawiają się emocje, które nie zawsze wyrażamy, a jeżeli wyrażamy, to może nie zawsze w odpowiedni sposób, możemy kogoś zranić, tak? To wszystko tłumimy w sobie, mamy żal, poczucie krzywdy, poczucie winy
i jesteśmy w permanentnym stresie. Mało tego. I to jest też stres powstaje właściwie tylko z jednego powodu. Z powodu tego, że mamy wątpliwości co do możliwości poradzenia sobie z daną sytuacją. Tak? Czyli mamy brak pewności siebie, zaniżoną samoocenę i nie mamy pewności, że sobie poradzimy. I to nas wprowadza w to napięcie. Ale ta obniżona samoocena, no skąd ona się bierze? Przecież my przychodzimy na świat jako pełnowartościowe osoby. Ale wydarzenia po drodze, kiedy dorastamy, powodują, że ta samoocena, jakby utwierdzamy się w przekonaniu, że jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, albo z powodu różnych sytuacji nabieramy przekonania, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, nie zasługujemy, nie czuliśmy się kochani, nie czuliśmy się zrozumiani i powstaje żal, tak, do kogoś, tak? Mamusia tam nie miała dla mnie czasu, tatusia nie było, tak? I takie żale. I właśnie zrozumienie tego, że jakiś żal, niewyrażone emocje powinny się wyrazić. Oczywiście w bezpieczny sposób, tak dla nas, powinny być po prostu te nasze potrzeby zaspokojone, a za tymi zaspokojonymi potrzebami po prostu spokojne i pełne ufności uczucia i emocje, tak? A jeżeli tak nie jest, no to jest odwrotnie, po prostu dużo, dużo takiego żalu, no nawet dochodzi do złości, tak? To są niezaspokojone potrzeby. Popatrz, jakie to proste, a gdyby to ludzie wiedzieli na przykład, że to po co się wściekać na tą mamę czy tatę, jak to są niezaspokojone potrzeby i dzięki pracy możemy się zaspokoić sami. Ja wiem, że to nie jest dla ludzi na początku proste, bo teraz łatwiej jest mi mówić, ale tak jest, Ewa, tak to rozumiem. Tak, więc tak. Też sytuacje nasze, które gdzieś tam się dzieją w dzieciństwie, tak? My nie mamy jakby możliwości się obronić, tak? Nie mamy możliwości racjonalnie coś rozpatrzyć, więc wierzymy we wszystko, co nam mówią. Powstają jakieś z tych sytuacji, powstają jakieś przekonania. Słuchajcie, no może podam przykład, taki przykład, jak to powstaje. Przypuśćmy, pracowałam z dzieckiem, które gdzieś tam, na przykład gdzieś tam był przygotowany chłopczyk, tak? Był przygotowany w klasie, odpowiedział na wszystkie pytania. Przygotowany, pani nauczycielka była zachwycona, ale odpowiedział jako jedyny z klasy. Klasa była nieprzygotowana. Co zrobili, co zrobiła klasa na przerwie, kiedy słyszała, że jak go nazwali? No. Nazwali go kujonem, tak? Więc powstało w nim przekonanie, że pomimo, że odpowiedział na wszystkie pytania, tak? No to nazywają mnie kujonem. No to dobrze jest się uczyć, czy nie dobrze się jest uczyć? O co tu chodzi? Czy dobrze zrobiłem, że się nauczyłem, czy nie dobrze zrobiłem, że się nauczyłem? Wiesz, i to są takie ambiwalentne w tej głowie, dzieją się takie zupełnie przeciwstawne myśli. I jeżeli nie ma tej instrukcji obsługi emocji, takich zdarzeń, no bo dziecko jest bezradne, no nie może sobie zracjonalizować takiego zdarzenia, tylko nabiera przekonania, no to ja nie wiem już, czy to dobrze, że się nauczyłem, czy to niedobrze, że się nauczyłem, tak? Tak. No i właśnie takie gdzieś tam
krążące myśli, z nich przekonania powodują taką silną strukturę i przekonanie o swoich możliwościach? Czy jestem wystarczająco dobry, dobra? No właśnie. Czyli wszystko zaczyna się tak naprawdę w dzieciństwie. Ten pakiet mamy, ten plecak, który dostajemy z domu, no to to jest pakiet, który, tak jak powiedziałaś, dzięki tym obserwacjom rodziców, dzięki szkole i tak dalej, zbieramy ten plecak, idziemy w życie, nie? Ja teraz nawiążę do pary, która się spotyka. Wchodzą do związku, do domu, nazwijmy, i każdy zaczyna rozpakowywać ten plecak, nie? U każdego w plecaku jest co innego. Ja tak u mnie jeszcze czasem, Ewa, sorry, w rozmowie, że jak to płynie, to pewnie ma ktoś usłyszeć, że płynie, nie? I wiesz, i wyciągają te przekonania i najpierw sobie mówią, że jedno drugiego nie będzie przekonywało do swojego, że wiesz, że wszystko jest, a później się zaczyna, no bo moje silniejsze, moje mojsze i tradycje i tak dalej, więc... Tutaj, tak jak powiedziałaś o tym wybaczaniu, więc początek jest w dzieciństwie, tak ja rozumiem, doklejają się te kolejne zdarzenia, nie? Czyli ta kulka, jak kulka śniegu, robi się coraz większa i jesteśmy na przykład jedną wielką kulą stresu, napięcia. Czasami tak. Ludzie mają takie napięcie, że nie czują, że mają napięcie. Tak są spięci cały czas, że igłę im przysłowiową można włożyć i oni nie poczują z tego, że są cały czas czujni. Czy ty też tak uważasz, tak pracujesz? Tak, tak. Przede wszystkim może powiedzmy, można sobie pomyśleć o jakiejkolwiek sytuacji w swoim życiu, nasi słuchacze, widzowie. Pomyślcie sobie o jakiejkolwiek sytuacji macie tam w swoich myślach, trudną, mniej trudną. I przeprowadzić je przez trzy etapy, takie podstawowe etapy radykalnego wybaczania. Żeby zmniejszyć stres, napięcie i poradzić sobie z emocjami. Pierwszy etap. Pomyślcie sobie o tej sytuacji i nie wypierać żadnych uczuć. Oczywiście to się robi samemu, tak? Bo nie mówi się wszystkiego. To ja mówię o warunkach laboratoryjnych. I się specjalnie przygotowuję na rozmowy osoby, pary, czy żeby mogły rozmawiać, natomiast w warunkach laboratoryjnych pewne rzeczy się robi ze swoimi uczuciami albo z terapeutą, albo samemu. Ale pierwszy etap to jest opisanie sytuacji tak, jak ty czujesz. Drogi słuchaczu, droga widzko, drogi widzu, tak jak ty czujesz. Wszystko. Opisujesz wszystko, ten ból, cierpienie, krzywdę. Mało tego. W pierwszym etapie możesz napisać: nigdy ci tego nie daruję. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nie ma takiej możliwości. I możesz to zrobić w pierwszym etapie. Natomiast jeżeli zostaniesz na tym etapie, z tym, no to niestety nie zmieni się nic. Żeby można było coś zmienić, żeby można było sobie pozałatwiać pewne sprawy, to trzeba przejść do drugiego etapu. Drugi etap uwzględnia uczucia własne, ale uwzględnia też uczucia drugiej osoby. I tutaj piszemy. No ja rozumiem, że ty byłeś dla mnie niemiły, niemiła, byłaś niemiła, ale dla mnie trzeba być miłym, bo ja zasługuję na szacunek. Ja rozumiem, że mnie zlekceważyłeś, zlekceważyłaś, ale trzeba się nauczyć nie lekceważyć drugiego człowieka. Ja rozumiem ciebie, ale ty zrozum mnie.
Ja rozumiem, mamo, że nie okazałaś mi miłości. No ale trzeba było mi okazać miłość. No to trzeba było iść do coś z tym zrobić. Tak? Czyli w pierwszym liście mamy, możemy mieć żal do mamy, powiedzmy, że nie okazywała miłości i ci tego nigdy nie wybaczę, bo cię nie było, coś tam, coś tam. Ale w drugim etapie już zaczynamy też ją uwzględniać, jej uczucie i na przykład rozumiem, mamo, że nie okazywałaś miłości nie dlatego, że mnie nie kochałaś, ale dlatego, że nie potrafiłaś. A to już zupełnie zmienia, zaczyna zmieniać perspektywę. Ja rozumiem, drogi mężu, że byłeś mi przykry, ale nie dlatego, że chciałeś być przykry dla mnie, ale dlatego, że ty sobie nie radziłeś ze swoimi emocjami, a ja ze swoimi. Drogi szefie, ja czekam na podwyżkę, a ty nic. Jak tak można? No i w pierwszym etapie, no to taki szef, zaraz zmieniam pracę, zmieniam szefa, wszystko zmieniam. Jeżeli nie zmieniam nic w sobie, dokładnie trafiam na takiego samego szefa, męża, partnera, koleżankę, przyjaciółkę, tak? Drugi etap, no ja rozumiem, szefie, że ty mi nie chcesz dać podwyżki, no ale nie rozumiem, bo mi się należy. No ja rozumiem, że ty mnie nie doceniasz, ale ja bym jednak chciała już, żebyś ty wreszcie coś zobaczył we mnie. I tu słuchajcie, mamy takie, powiedziałam o pierwszym i drugim etapie. Pierwszy etap jeszcze raz, taki egoistyczny, tak? Etap, że możesz wyrazić siebie, wszystkie swoje uczucia, wszystko, co czujesz. Drugi etap, w drugim etapie uwzględniasz też drugą osobę. A trzeci etap? No właśnie ten etap, który jest tą częścią, jakby Tipping to powiedział, z duchowego punktu widzenia. Prawdopodobnie, tak jak powiedziałaś, Zosiu, prawdopodobnie wybieramy rodziców. Wybieramy zdarzenia, nie ma przypadków i doświadczam krzywdy nie dlatego, żeby cierpieć, tylko dlatego, żeby się czegoś nauczyć. Czyli jeżeli ktoś nas nie szanuje, to nie dlatego, że nie chce nas nie szanować, tylko że my myślimy, że nie możemy być uszanowani. Tak? Albo lekcja nasza jest do odrobienia szacunku. Tak. Louisa Hay pisała, już ja ją czytałam w 1995 roku, że drugi człowiek jest lustrem. Nie wiem, czy pamiętasz swoje uczucia, kiedyś to czytałaś, ale ja pamiętam, że ja nie rozumiałam tego absolutnie. Drugi człowiek jest lustrem. Tego się nie da tak łatwo zrozumieć. Drugi człowiek, jeżeli są trudne relacje, to pokazuje nam, w tym sensie jest tym lustrem, że jeżeli czujemy się niedocenieni i tak nas traktuje wszechświat, to dlatego, że my sami siebie nie doceniamy. I Dokładnie. na tym polega to lustro. Jeżeli ktoś nas, mamy poczucie, że nie jesteśmy kochani, to znaczy, że pokazuje nam to, co my myślimy o prawie miłości. Więc jak spotykam pary i pracuję z parami, to rozmawiam z nimi oczywiście osobno, czasami razem, oczywiście, że tak, ale te sprawy z dzieciństwa takie trudne czasami. Gdzieś tam doszukuje się tego, kiedy powstało w nich przekonanie, że nie mają prawa być kochani. Bo jeżeli dwoje ludzi się spotyka i się nie dogadują, to znaczy, że oboje mają przekonanie, że nie zasługują na miłość. I tylko to. Jakie to proste, nie? I zobacz, gdyby ludzie rozumieli te proste rzeczy, o których mówisz,
mówisz proste rzeczy tak naprawdę, tylko że one dla człowieka na początku nie są proste, tak jak żeśmy rozmawiały czytając Louise, ja w 94, ty w 95, więc kompletnie niezrozumiałe było to dla mnie, ale to jest ta prostota jej. I ja myślę, że dobrze by było, jakby każdy człowiek przynajmniej raz przeczytał tą piękną książkę Louise Hay. Możesz uzdrowić swoje życie. Tak. Ona tak prosto pisze o trudnych rzeczach. I ta jej historia życia, która no nie była usłana różami. I dożyła chyba 94 lata miała, jak zmarła. I pomogła tylu ludziom na świecie. Dzięki temu ja się nią inspiruję, pewnie ty w jakiś sposób. I wielu, wielu ludzi. Tym bogactwem, które ona zostawiła, które czerpiesz bogactwo z Tippinga. Ja też dostałam w prezencie tą książkę i też ją przeczytałam. I tam na początku ja zapomniałam, jakie to imię było. Jest historia tej dziewczyny, siostry. Historia Jill. Jill, o właśnie. No wiesz, prawie każda kobieta w tej historii Jill znajdzie siebie. Tak, kawałek Więc siebie. Tego Tippinga też dobrze przeczytać chociażby dla kilku zdań, bo czasami te czytamy książkę tak naprawdę, żeby przeczytać kilka zdań albo taką rozmowę jak nasza, żeby usłyszeć jedno, dwa zdania. I to jak kiedyś tak. Był ten bajka pomysłowy Dobromir, nie? Aha! I to jest ten klik. I to jest ten klik. Aha! To tak, to ja teraz zacznę inaczej i krok po kroku. No cudnie, Ewuniu, że mówisz takie piękne rzeczy, a powiedz nam, co jeszcze robisz? Powiedz o tym, co robisz, bo wiem, tak. Że robisz dużo. Ja stworzyłam, tak jak już wspomniałam, moja droga, no gdzieś tam byłam na różnych warsztatach, kursach, tak, i studiach. I tak jak mówiłam, Tadeusz Niwiński jakby nauczył mnie praw umysłu. Instruktora terapii tańcem to jest umiejętności pracy z ciałem. Colin Tipping właśnie dodał mi tą duchowość. I połączyłam to i jeszcze skończyłam arteterapię i połączyłam te wszystkie rzeczy w taki program rozwoju osobowości, który no wzmacnia więzi rodzinne, związki, tak, pracuje z parami, z dziećmi, no indywidualne osoby. Także w swoim programie wykorzystuję te wszystkie techniki, te wszystkie tą wiedzę i doświadczenie, które gdzieś tam połączyłam w jedną całość. I fajnie to pracuje. Działa. A powiedz jeszcze o tym magicznym miejscu. Jak ono się zaczęło? Powiedz krótką historię tego magicznego miejsca Makareny, do którego miałam przyjemność trafić i cudowne przeżyć chwilę. I czasami pokazujesz te zdjęcia, ten akordeon, to mi serce już się wyrywa, wiesz. Jak to ja bym sobie już tam pobyła. No ale czas jest inny, inne zajęcia, ale myślę, że i tak tam kiedyś przyjadę. A więc powiedz o krótkiej historii tego magicznego miejsca. Tak, wspomniałam, że trafiłam do klubu Tadeusza Niwińskiego, takiego klubu, w którym uczyłam się przemawiać publicznie, a więc a przemawianie publiczne właściwie załatwia wszystkie. Wszystkie braki pewności siebie, odwagi, poczucia wstydu, załatwia wszystko. No więc ja tam dosyć sporo zrobiłam i tam ja to nazwałam takim poligonem życia praktycznym, po prostu taką pigułką, tam jakby praktykowałam życie i marzyłam sobie, żeby taki klub przenieść do życia w praktyce i Makarena, ośrodek wspierania rozwoju, to jest po prostu na żywo miejsce, w którym
Ludzie przyjeżdżają i w formie tańca, w formie terapii dźwiękiem, Tak. medytacji, terapia ruchem, śpiewem, no czymkolwiek tylko, co tylko można wymyślić, to już tutaj chyba u nas było. I to jest dla mnie taka niesamowita. No, nawet przerosło to moje oczekiwanie, moje marzenie, żeby stworzyć miejsce, w którym ludzie, przyjeżdżając, gdzieś tam wyrywając się ze swojego miejsca, gdzieś z taką niepewnością, gdzieś z taką wątpliwością, tutaj nabierają pewności, Tak. odwagi, być sobą, spotkać się ze swoimi emocjami, uczuciami, ze swoimi sprawami. Tak, że spotykają się ze swoimi sprawami i je załatwiają i wyjeżdżają po prostu odmienieni. Tak. Ja tak. No, chciałam dodać, że w tym twoim magicznym miejscu poznałam Stefanka, który opowiadał o Shiatsu. No i że trzeba wspomnieć o nim, że cudownie gotuje i Tak. budzi rano ludzi grom na tych cudnych fletach. A więc to jest jakby taki dodatek do tego magicznego miejsca, bo gotuje te jego pasty z podprażonego słonecznika, co przecież on cuda tam robi. Wiesz, nie da się tego nie jeść i później się wyjeżdża stamtąd za pełnym żołądkiem, a Stefanek podchodzi do stolika i mówi: chciałem przypomnieć, że żołądek jest takiej wielkości niewiastki. Tutaj woda, a tu jedzenie. Jak to stepciu, Tak. wiesz? No, Stefan, właśnie on też gotowanie i też łączymy. Przecież jedzenie to są też Tak. emocje. Tak. Także my mieliśmy swoje wspólne warsztaty, gdzie łączył on swoje gotowanie i też miał wykłady na temat gotowania jedzenia, jak sobie radzić, jakie jest powiązanie, tak, między emocjami. Czyli tymi różnymi emocjami, które zajadamy, czyli ja się zajmowałam emocjami i wybaczaniem, a Stefanek jedzeniem, tak, żeby umieć wybrać sobie takie pożywienie i też nie najprościej, tak, czekoladką, słodyczami Tak. sobie tam zapełnić swoje luki emocjonalne, więc ja się zajmowałam jakby takimi od strony emocjonalnej, a on pokazywał, w jaki sposób można zmienić i radzić sobie tak z emocjami poprzez jedzenie. Tutaj mamy taką wspólną historię ze Stefanem. On wykonał shiatsu, było małżeństwo i wykonał shiatsu żonie i też mąż, potem przyjechali ponownie i opowiadali nam, jakie zmiany zaistniały po tym masażu, ale ja też miałam okazję z nimi rozmawiać, też były właśnie warsztaty radykalnego wybaczania i oni to przeszli i jak to połączyli, masaż shiatsu z tą wiedzą radykalnego wybaczania. Tam była bardzo trudna historia ich wspólna i to się wszystko fajnie rozpuściło wspólnie właśnie gdzieś tam w połączeniu masażu shiatsu, tego, Tak. co niesie ze sobą tą energię Stefana, z tą Tak. wiedzą i doświadczeniem moim w zakresie wybaczania. Tak, no wiesz, i to, co tam wprowadzasz, wiesz, tę karaokę, te peruki, te kapelusze, te przebieranie, ja mam jeszcze zdjęcia w tym, to wiesz, to jest taka fajna pamiątka, ta twoja umiejętność też organizowania tego czasu, bo takie warsztaty przeważnie są tygodniowe. Ja myślę, że ogólnie ludzie przyjeżdżają na tygodniowe, nie? Że nie tylko regresing był na tydzień, nie? Więc mają
mają wyżywienie, no i wieczorami jeszcze różne wspaniałe rzeczy się dzieją. Ewa Kałuska też przecież jogę śmiechu, nie? No, mnóstwo rzeczy się u ciebie dzieje. No ja już nie byłam trochę, na pewno dużo się zmieniło, wiesz, to już wiele lat minęło, jednak gdzieś tam jak piszę do ciebie, że jestem w Mielnie, może przyjdę, ale plażą to 16 kilometrów w jedną stronę, to jest trochę dużo, a tam na posiłek musisz wrócić, to tak koło 40 kilometrów plażą zrobić, to troszkę dużo, ale widzisz, jest nam dane spotkać się w telewizji. Po obu stronach się widzimy, no zawsze jest sposób na to, nie? Oczywiście. Znaleźć. Tak, wiesz co, wracając do tego, mówiłaś karaoke i peruki i tak dalej. Na przykład karaoke, tak? No to jest, bierzesz mikrofon, masz zaśpiewać. Ja widzę osoby, które wyrywa się z serca do śpiewania, wyrywa się. Ale niestety, jak tak mówię, na tym hamulcu ręcznym to wszystko działa. I ja właśnie, to tylko karaoke, to jest tylko jedno z moich działań. Wiem, tak. Tak, gdzie widzę, że duszyczka chce śpiewać, a się boi. I to jest moje zadanie, żeby już do wyjazdu coraz swobodniej mogła po prostu się ucieszyć tym, co ma w środku, tak? Bo niesie to i nie mogła tego wyrazić. I to właśnie na tym polega moja praca. Czy robię to karaoke, czy terapią tańcem, czy dźwiękiem, czy ja pracuję, ja jestem arteterapeutą i to jest dosyć istotne. Ja pracuję prawą półkulą, czyli tą abstrakcyjną, pracuję obrazem, rekwizytem. Także te peruki, czy karaoke, czy taniec, czy śpiew, to nie jest przypadkowe. Tak, tutaj w naszym ośrodku. No i ten, kto ubierze jaki kapelusz, czy jaką perukę, też nie jest przypadkowy. No oczywiście, że tak. Tutaj tak. Pani Elżbieta Ris napisała, jest pani wielka. To prawda, że jesteś wielka w tym sensie, że ta cała aura, którą roztaczasz, właśnie Stefanek swoją dodaje, wiesz, ludzie, którzy przyjeżdżają, tam jest pozostawiona ta cudna energia, jakby wiesz, gdzieś w każdym rogu coś tam, to piękne, nawet jak coś trudne, to piękne to wypłucze potem, wiesz, tak to ja widzę i dlatego nazywam to magiczne miejsce, dla mnie to będzie, były kolonie, jak przyjechałam, wiesz, byłam na kolonii, pamiętasz mnie przecież, nie, byłam głośna, było mnie dużo, było mnie wszędzie, a to już troszkę się zmieniło, jednak można zobaczyć te etapy, no ale fajnie też być, wiesz, podeszła do mnie Kasia Jezierna w Łodzi, jak była na warsztatach z Leszkiem Żądło i mówi do mnie tak, przepraszam, czy to ty jesteś ta słynna Zojka? Ja tak patrzę, wiesz, Ewa, o co chodzi, nie? Co to słynna, no o co chodzi, różnie może być, nie? Tak patrzę na nią, ja mówię, a czemu słynna? No bo na wszystkich warsztatach o tobie mówią. Tak. No bo to był ten żart, to był ten śmiech, to gdzieś tak wszędzie pełno, ale w takim pozytywnym sensie, wiesz. Dla mnie to, tak jak mówię, było wyrwanie się, to co ty mówisz, od tej innej rzeczywistości. Tam mogłam być na luzie, tam mogłam się śmiać do rozpuku, robić, że tak powiem, co mi się podoba, ale jednocześnie nie krzywdząc innych. Na tym polega ta magia, tak jak mówię, tego miejsca. Ewuniu, powiedz mi, co byś powiedziała na zakończenie, bo ten program mamy do godzinki. Co byś tak na zakończenie, jakie przesłanie dała tym ludziom, którzy słuchają i może się wahają, nie? Jeszcze, czy to ma sens, jakiś tam rozwój, przecież i tak do piachu, wiesz, po co mi tam coś robić? Tak niektórzy mówią, i tak umrę, i tak umrę, nie? Więc takie iskrę przesłanie, co poczujesz, być może to jest taka osoba, która ma to usłyszeć, być może później. Tak. Takim przesłaniem niech będzie moje motto, którym teraz się kieruję. Tam, gdzie jest zrozumienie, tam jest rozwiązanie. Jeżeli targają wami jakieś emocje,
Jeżeli targają wami jakieś nierozwiązane sytuacje, jeżeli targają, bo jeżeli jest spokój, no to czerpcie z życia pełnymi garściami. Natomiast jeżeli plączą się jakieś myśli, wracacie do wydarzeń, które nie były przyjemne, warto je zrozumieć, dlaczego one się wydarzyły i wtedy znajdujecie rozwiązanie swoich problemów, swoich relacji i żyjecie zupełnie inaczej. Radykalne wybaczanie powoduje, że porządkują się emocje. Wybaczyć to nie znaczy darować, błagam. Nie, proszę, to nie znaczy darować. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to znaczy zrozumieć, że sytuacje zdarzają się nam nie dlatego, żebyśmy cierpieli, tylko dlatego, żebyśmy się czegoś nauczyli, żebyśmy coś zrozumieli. Tak? A to zupełnie zmienia perspektywę. I to chciałabym Państwu przekazać. Tam, gdzie jest zrozumienie, tam znajdziecie rozwiązanie. Jeżeli czegoś... Aha, i jeszcze jedna sprawa. Nie myślcie sobie, że wszystko zrozumiecie. Zosiu, no, znamy nie, te numery, nie? Tak. Rozumiem, tak nie, rozumiem tak. Że nie zrozumiem wszystkiego, bo jako człowiek nie jestem w stanie swoim umysłem wszystkiego objąć. Natomiast pamiętajcie, że aktywność mózgu jest w 90%. Aktywność mózgu jest nieświadoma. Więc kierują wami podświadome programy, schematy i wzorce. Jeżeli wszystko się układa dobrze, to nie trzeba tam zaglądać. Natomiast jeżeli was coś uwiera, to warto zrozumieć mechanizm. Jeżeli rozumie się mechanizm, to znajdujecie rozwiązanie na wszystkie wasze bolączki. I przychodzi spokój, przychodzi zrozumienie. Przychodzi harmonia, nawet czasem jak coś wyrwie, no bo to normalny, też wyrywa z tego stanu, ja nie siedzę cały czas, wiesz, jestem, high life na różowej chmurce, nie, to jest życie. Też przychodzą różne rzeczy, ale już mam narzędzia, jak mówisz, potrafię sobie z tym po prostu poradzić, czyli nie siedzieć w tym i nie spać całą noc i buzować się, wiesz, tu nie, po prostu nowo szukam, co takiego jest we mnie, że tego doświadczam, nie obwiniam innych ludzi, ten mi zrobił to, nie, coś jest we mnie, co sprowokowało tego człowieka, coś jest chore, a on tylko w służbie jest dla mnie, lustereczko, powiedz przecie. Tak. Wiesz co, Zosiu, ja tutaj pozwolę sobie właśnie, że ten etap, o którym ty powiedziałaś, żeby, bo to jest bardzo trudno właśnie z tego etapu, czasami niektórzy przychodzą na tym etapie, że tak, że drugi człowiek, że muszę zmienić siebie i tylko ja, ale pamiętajmy, że trzeba przejść 3 etapy, nie zapominać, być egoistą, czyli pamiętać o swoich przeżytych uczuciach, tak, nawet jak to jest smutne, przykre, pamiętać. 2 etap, uwzględnić uczucia własne i innych. I 3, to co ty powiedziałaś, że ten człowiek być może przyniósł dla mnie jakąś informację. Informację, tak. Lekcje. I później jesteśmy wdzięczni tak naprawdę, jeżeli przychodzi zrozumienie, to przychodzi wdzięczność do tego człowieka, że odegrał tak trudną rolę, na przykład kata, w cudzysłowie, nie? Tak. On był w służbie, tak. Żeby nauczyć, żebym ja się nauczyła asertywności, żebym ja zaczęła mówić, nie, stop Maniuśka, nie dam tak. się. Tak nie będzie, nie? Gdzieś tam jak dawałam się przez ileś lat. Dziękuję serdecznie z całego serca, Ewuniu, za bardzo cudowną, inspirującą rozmowę. Bardzo tak poczułam tą atmosferę, wiesz, i wspomnieniowo tak na żywo tego czasu, kiedy tam byłam w Makarenie i ufam, że jeszcze gdzieś tam znajdziesz chwilkę czasu, być może jakiś inny temat, masz całe bogactwo. Wiesz, co człowiek albo co rozmowa, to tak naprawdę jest o czym mówić. I ludzie mają potrzebę tego słuchać, bo to nie chodzi tylko o taki monolog, wiesz, bo takich wykładów to ludzie mogą obejrzeć, przeczytać w książce, ale taką życiową rozmowę, jak my prowadzimy, twoje doświadczenia, moje doświadczenia, praca,
to dla ludzi jest bardziej, wiesz, takie dostępne w moim odczuciu, że to nie jest takie naukowe, że to jest takie ludzkie, powiedziałaś trzy elementy i już sobie tam pewnie ktoś zapamięta i będzie mu lżej. Dziękuję kochani, że przybyliście tak licznie, bardzo dużo ludzi ciebie pozdrowiło, to sobie poczytasz, pewnie to są twoje klientki, znajome. Także dziękuję dziękuję bardzo. kochani wam za aktywność, za pozdrowienia. Dziękuję jeszcze raz Ewuniu i myślę do następnego razu. Dziękuję ci bardzo Zosiu za zaproszenie. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj uczestniczyli w tym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ty się jeszcze nie rozłączaj, my zejdziemy z wizji. Pa, pa, trzymajcie się do następnego razu.